X-klasa. Koło zapasowe. Tylne koło. Sprężyna porządna. Amortyzator gruby. Wahacze też grube. Zbiorniczek NatBlue. Most konkretny. Tam takie trochę niby blacha czymś jest, jakimś woskiem pociągnięta, ale nie wszędzie. Tu nadkola jakby też niezabezpieczone do końca. Jakieś takie plastyczne osłony słabe. Tutaj paka. Kończy się, zaczyna się kabina. Wydech, tłumik końcowy pod przed tylną osią się kończy. O, tu na przykład blacha tak słabo zabezpieczona. Rama konkretna. Ale tu te wtyczki, wszystkie moduły. Niby hermetyczne, ale jak wjechać w wodę, to tak. Nie wiem, jak to będzie. Tu na przykład goła blacha, też niepociągnięte. Oszczędności. Wzmocnienie. Tu zbiornik na ropę. Nie taki duży wcale, 73 litry, więc mógłby być większy. Dobra, idziemy do przodu. Hamulca z tyłu. Jeden tłok. Idziemy do przodu. Tutaj te progi, stopnie do wchodzenia. Zamocowane na 1, 2, 3 takie uchwyty. Sądy, nie sądy wydechu. Rama porządna. Tu ładnie zabezpieczone wszystko, ale tu już gołe. Wow. Mercedesik, jak go odebrałem, miał 900 km przebiegu. Teraz ma już 3000 ponad. Po tygodniu testów. Katalizator wielki. Nie, to DPF chyba jest. Filtr cząstek stały. No. Idziemy do przodu. Tu plastikowe osłony skrzyni, silnika. Tu wahacz konkretny. Wow. Połośki przednie. Już mały nalot korozji. Miesiąc ma samochód. Tutaj konkretne dwutłoki, zaciski. Regulacje. Tutaj drążek kierowniczy. Drugie koło to samo. Tutaj nadkola są plastikowe z przodu. Stworzeń też konkretny. Tu mamy górny wahacz, zwrotnica. Czyli z przodu dwa wahacze. MacPherson tam widać sprężynę z amortyzatorem. I tutaj mamy już tylko osłony, nic nie widać. Z przodu końcówka drążka, drążek. Tu to samo. Osłona tarczy. Malutki łącznik, stabilizator, jaki gruby.